Zaprezentowali swoje różne talenty na dużej scenie w koncercie pod tytułem Mobilizacja serc dla Ukrainy. Młodzież ze szkół ponadpodstawowych z powiatu gnieźnieńskiego szybko odpowiedziała na zaproszenie od starosty Piotra Gorszczyńskiego i wystąpiła w Centrum Kultury STD, by zamanifestować swoją solidarność z walczącymi Ukraińcami. W tym tygodniu otrzymali zasłużone podziękowania za swój udział w tym pięknym wydarzeniu. Jeśli dobrze pamiętam, to w ciągu chyba 8-9 dni od momentu, kiedy narodził się koncert, żeby zrobić takie wydarzenie i zbiórkę na rzecz Ukrainy, zwróciliśmy się do młodych artystów, którzy są w zasobach naszych jednostek oświatowych, do młodzieży ze szkół ponadpodstawowych i powiem, że odzew dla mnie był zaskakujący, ponieważ zgłosiło się tylu chętnych, że pewnie moglibyśmy zrobić dwa koncerty. Dzisiejsze spotkanie jest okazją do tego, żeby tym młodym artystom podziękować i zbudować właściwe relacje, być może do kolejnych wydarzeń artystycznych. Artystycznie mam nadzieję, wypadło bardzo dobrze. Mam takie informacje, że wszystkim się podobało. Widownia była zapełniona po brzegi. Jest to rzecz, koncert wart powtórzenia. Przy czym nie o to chodzi, żeby robić takie koncerty jakby co miesiąc i ciągle w tym samym składzie. Chodzi o to, że w takiej przy okazji takiej smutnej okoliczności, jaką jest niestety wojna, nasza młodzież się zmobilizowała i to, co pokazali, to ja myślę, że prócz tego, że to są rzeczywiście utalentowani ludzie, to jest też wielkie serce. Ten koncert, jakkolwiek no, ma swój walor artystyczny, on był też połączony ze zbiórką pieniędzy na rzecz potrzebujących w Ukrainie. Wszystko się udało i my jako STD jesteśmy pełni nadziei na to, że jeszcze nie raz wystąpił u nas. Przede wszystkim spontaniczna inicjatywa ze strony starosty gnieźnieńskiego Piotra Gorszczyńskiego w porozumieniu z dyrektorami szkół ponadpodstawowych, których organem prowadzącym jest powiat gnieźnieński. Na jednej z narad z dyrektorami pan starosta zaproponował w rozmowie, znając sytuację związaną z Ukrainą i przybywającymi uchodźcami, żeby też jakby dać im wsparcie tutaj nasze w postaci koncertu charytatywnego, ale przede wszystkim takiego zaangażowania młodzieży, aby mogła wyrazić swój sprzeciw wobec wojny i tego, co się dzieje w tej chwili na Ukrainie. W związku z tym dyrektorzy bardzo pozytywnie odebrali tutaj ten pomysł. Zorganizowano takie spotkania w szkołach z uczniami, którzy mają talent muzyczny, przede wszystkim z piosenkarzami, wykonawcami z różnego repertuaru, bo mówimy o muzyce pop, mówimy o muzyce rock, tam był też na koncercie heavy metal, także mamy szeroki repertuar. Okazuje się, że mamy perełki nasze tutaj powiatowe, jeżeli chodzi o utalentowaną młodzież. Wcześniej były takie rozmowy, aby młodzież miała okazję zaprezentować się w nowo dostępnym tutaj Centrum Kultury STD. Scena to dziwna, natomiast sytuacja spowodowała, że zaprosiliśmy uczniów gnieźnieńskich szkół do tego, aby pokazali swoje talenty wcześniej, właśnie przy okazji tego koncertu. Nazwa pojawiła się też spontanicznie, Mobilizacja serc dla Ukrainy. Uczniowie bardzo pozytywnie odebrali też ten pomysł, przygotowywali się, poświęcili swój wolny czas, przygotowywali się pod kątem swojego repertuaru, także trzeba tutaj jakby zaznaczyć, że scenariusz tego koncertu i repertuar nie był budowany pod atmosferę, z którą się teraz w tej chwili mierzymy, natomiast każdy z tych uczniów czy utalentowanej młodzieży, grup, zespołów tutaj muzycznych próbował pokazać to, co potrafią. Każdy wykonawca miał swobodę twórczą, także wykonywał czy grupy, czy soliści wykonywali piosenki, które sami poczuli, że idealnie pasują do danej okazji. Natomiast na końcu faktycznie zaśpiewaliśmy wspólnie utwór, który wcześniej przećwiczyliśmy na dwa głosy. No i taki był pomysł, żeby młodzież wstawała i z sali śpiewała po prostu na dwa głosy, wchodząc na scenę, także myślę, że staraliśmy się, żeby na końcu taki moment podniosły nastąpił i mam nadzieję, że się to udało. Ja myślę, że młodzież sama się aktywizuje bardzo fajnie. Tu mamy zespoły, które działają prężnie, mamy solistów, którzy ćwiczą na co dzień, a to jest zawsze moment taki, że można się spotkać gdzieś muzycznie i zrobić coś wspólnie, a jeszcze jak jest taki powód, dla którego można to zrobić, żeby zrobić coś dobrego, żeby wspólnie tutaj podziałać, to młodzież po prostu sama tutaj działała i nic nie trzeba było pomagać. W koncercie uczestniczyło 14 podmiotów artystycznych, a współtworzyło go łącznie około 30 osób.